Kongres ESG i Polska Moc Biznesu w Warszawie. Przez 3 dni mówimy o sprawach ważnych, które właśnie na kondycję naszego biznesu się składają, czyli między innymi o społeczeństwie, także o kondycji fizycznej i psychicznej Polaków. To wczoraj. Dzisiaj koncentrujemy się bardziej na gospodarce. Kolejny z paneli za nami, a ja na gorące krzesła zaprosiłam pana Konrada Szelonga, wicedyrektora Biura Analizy i Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu. Dzień dobry. Dzień dobry. W ostatnich czasach można powiedzieć, że jedyna stała to zmienna, a te zmienne niestety powodują duże poczucie niepokoju i dyskomfortu wśród przedsiębiorców. I podczas debaty padły procenty, pozwolę sobie je przytoczyć. Według Konfederacji Lewiatan na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy 67% przedsiębiorców oceniło, że biznes prowadzi się w Polsce gorzej, a plus minus 65% firm oceniło, że boi się zmian, które nas czekają w przyszłym roku. Pan zasugerował, że należy na to spojrzeć w szerszym kontekście i że to nie jest problem jedynie polski, ale ostatni rok tak naprawdę spowodował pewne zamieszanie i niepokój też w Europie, ale i na całym świecie. Proszę powiedzieć, jak sobie z tym radzić i co powinniśmy zrobić, żeby zminimalizować ten lęk? A może nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo faktycznie mamy się czego obawiać? Dziękuję za to pytanie. Jeżeli chodzi o podejście, to tak jak powiedziałem podczas panelu, myślę, że nie powinniśmy tutaj być ani bardzo pesymistyczni, ani bardzo optymistyczni, no bo wiadomo, sytuacja pandemiczna do optymizmu nie skłania. Natomiast też nie rysowałbym tutaj sytuacji w takich czarnych barwach. Realistycznie wygląda to tak, że rzeczywiście w tej chwili sytuację można oceniać, znaczy przedsiębiorcy po prostu oceniają ją z pewnym niepokojem z tego powodu, że nie wiedzą, jak się rozwinie sytuacja chociażby nawet w najbliższych miesiącach, ale i w przyszłym roku. Wydawało się na początku pandemii, chociażby prognozy Komisji Europejskiej, ale też innych instytucji, że krytyczny będzie rok 2020, a potem już 2021 i 2022 to będzie wychodzenie z pandemii i wszyscy się na to nastawili. I rzeczywiście tak na początku się wydawało, jeszcze na początku powiedzmy tego roku, kiedy już pandemia, czy wiosną tego roku, kiedy pandemię już mieliśmy, były szczepionki, tak, pandemię mieliśmy powoli pod kontrolą, wskaźniki produkcji, konsumpcji, wszystkie wskaźniki makroekonomiczne rosły, ale to był efekt niskiej bazy z 2020 roku. Potem przyszło urealnienie tych prognoz, czyli wszyscy się zorientowali, że te łańcuchy dostaw światowe są poprzerywane na tyle mocno, że jest duży problem z dostawami. Jeżeli jest duży problem z dostawami, to firmy mają problem z produkcją i tak dalej. Na przykład branża motoryzacyjna to widać najmocniej. Branża motoryzacyjna, ale chociażby to, co się dzieje na rynku stali również. Stali jest potrzebna w wielu sektorach gospodarki. Jeżeli tej stali nie ma, to produkcja też nie może iść w takim tempie, jak było to wcześniej. A poza tym zmniejszona podaż, a duży popyt jednocześnie powoduje wzrost cen. Chociaż oczywiście to jest tylko jeden z czynników, natomiast dużym, i to też jest element niepokoju przedsiębiorców, właśnie te rosnące ceny, które są problemem całego świata, nawet nie tylko Europy, a już na pewno nie tylko Polski. To jest też pokłosie pandemii. I teraz jest pytanie, jak długo to będzie trwało. To jest pytanie, które budzi ten niepokój. To znaczy, nie ma odpowiedzi. Tak, niemożność udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Na pewno nie możemy się spodziewać, że będzie to w najbliższych tygodniach, powiedzmy, czy nawet w najbliższych miesiącach. Prognozy jeszcze na przyszły rok są raczej takie, że inflacja będzie wyższa niż na pewno była przed pandemią, ale jednocześnie pozytywny element tych prognoz jest taki, że w porównaniu z tym szczytem, który obserwujemy teraz i być może jeszcze w najbliższym czasie, w przyszłym roku inflacja powinna się zmniejszać. Chociaż oczywiście jeszcze będzie wyższa niż wcześniej, ale być może będzie to, mamy nadzieję, początek takiego trendu spadkowego. Więc tutaj też myślę, że trzeba brać pod uwagę te elementy, oczywiście ten niepokój jak najbardziej trzeba brać pod uwagę, ale ja nie ograniczałbym tego do 100%. Są też elementy pozytywne, są elementy właśnie jeżeli chodzi o wyhamowanie inflacji chociażby, ale też jeżeli chodzi o inwestycje.
program Polski Ład, no tutaj mieliśmy w panelu różne punkty widzenia. Oczywiście na tym etapie, kiedy tego programu jeszcze nie ma... Czy kontrowersyjny, powiedziałbym, że no jest też niepewność co do tego. Oczywiście to jest nie tyle postawa jakaś ekonomiczna, bym powiedział, zjawisko ekonomiczne, co bardziej psychologiczne. Po prostu no każdej zmiany się obawiamy, ale z drugiej strony, jeżeli nie będziemy dokonywać zmian, no to trudno oczekiwać, że nasza sytuacja się zmieni. Więc tu jeszcze raz przypomnę tylko, żeby też coś optymistycznego dorzucić. Jeżeli mówimy, i trzeba to przyjąć za dobrą monetę, jeżeli rząd, a rząd ma to policzone, no sam pracowałem wiele lat w administracji rządowej, więc wiem, że każda taka propozycja jest dobrze policzona. Jeżeli rząd mówi, że dla 90% podatników te zmiany będą korzystne, to znaczy, że będą one korzystne dla większości gospodarstw domowych. To przekłada się na wyższy dochód rozporządzalny, nawet bez konieczności podnoszenia wynagrodzeń, chociaż wynagrodzenia i tak rosną. Ale przez same te ulgi podatkowe dla gospodarstw domowych ich dochód się zwiększy, a jeżeli tak, no to będą mogły zwiększyć konsumpcję, co z kolei jest dobrym sygnałem dla przedsiębiorstw, które będą, no, spotkają się z tym większym popytem i będą mogły zwiększyć czy produkcję, czy usługi. Więc w tej całej sytuacji niepewności, którą mamy, są też elementy optymistyczne i ja na to bym zwracał uwagę. A jeszcze, jeżeli mówimy o liczbach, jeżeli pani tutaj przytoczyła liczby, to ja też przytoczę. Kilka dni temu najnowsze wyniki PMI, czyli wskaźnika nastrojów w biznesie. I PMI przemysłowy dla strefy euro, co prawda spada i te nastroje są rzeczywiście tam, tak biorąc pod uwagę całą strefę euro, no takie umiarkowanie niepewne, powiedzmy, tak to nazwijmy. Natomiast polski wskaźnik, który w ostatnich miesiącach też spadał, teraz akurat troszeczkę odbił, więc to nie jest tak, że wszyscy przedsiębiorcy no tak czarno widzą tę przyszłość. Myślę, że problemem jest to, że nie potrafimy odpowiedzieć, kiedy z tego wyjdziemy i myślę, że w jakąś tam cierpliwość się powinniśmy uzbroić, ale liczoną raczej w miesiącach czy kwartałach, a nie latach, bo potencjał gospodarki i polskiej, i europejskiej jest duży. Oczywiście problemem jest to, że przed pandemią pozwoliliśmy sobie na coś takiego, jak uczynienie Chin fabryką świata. Potem okazało się, że przeniesienie znacznej produkcji, to czasem w strategicznych sektorach, do jednego kraju, no jest niekorzystne, tak, a nawet niebezpieczne, więc teraz mówi się o tym, że być może Europa Środkowo-Wschodnia, gdzie koszty pracy są niższe niż w Europie Zachodniej, mogłaby się stać taką fabryką właśnie Europy. Z drugiej strony mamy też pakiet Fit for 55, który z kolei może powodować to, że produkcja w Europie, firm europejskich, no będzie droższa, tak, i będzie znowu wypychanie produkcji poza Europę, tej, która miała wrócić do nas z Chin. Więc to są takie rzeczy, które trzeba brać jednocześnie pod uwagę. Z tym, że tu znowu, żeby coś optymistycznego powiedzieć, pakiet Fit for 55, który też jest tak demonizowany, powiedzmy, to znaczy, gdyby on wszedł w takiej postaci, jak on jest zaproponowany przez Komisję, jak został zaproponowany w lipcu przez Komisję Europejską, no to rzeczywiście pewnie dla gospodarki europejskiej, dla przedsiębiorstw i dla obywateli mogłoby to mieć negatywne konsekwencje. Wyższe ceny, mniejsza konkurencyjność przedsiębiorstw w stosunku do przedsiębiorstw spoza Unii Europejskiej i tak dalej. Natomiast to jest propozycja tylko. Negocjacje potrwają pewnie długo, ja przypuszczam, że ze 2-3 lata. I to produkt, który będziemy mieć na końcu, który nie wiem, czy się będzie nadal nazywał Fit for 55, pewnie tak, ale on będzie w porównaniu z tym, który jest teraz zaproponowany, znacznie rozmiękczony, więc musimy, natomiast na pewno polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jest do przemyślenia, mając zresztą te doświadczenia i wpływ na ceny, które mamy dotychczas. No i zobaczymy, jak potoczą się negocjacje. Nie wiemy, co będzie, ale musimy reagować i być bardzo elastyczni na te zmiany. W takim razie, w którym kierunku powinien się rozwijać biznes, żeby odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, ale żeby także właśnie mógł wzrastać i być konkurencyjny nie tylko na tym rynku lokalnym, ale także na arenie międzynarodowej? No to jest pytanie szerokie i myślę, że dwie takie kwestie należałoby tutaj poruszyć. Jedna to jest
kompetencje, druga to jest innowacje, albo w tej, albo w odwrotnej kolejności. Jeżeli chodzi o innowacje, to no, mówimy, jest od 10 lat mówi się o takim pojęciu jak przemysł 4.0, czyli ten przemysł taki nowoczesny. Przede wszystkim automatyzacja, robotyzacja, nowe technologie, wprowadzanie tego wszystkiego do tradycyjnych fabryk, czyli już produkcja nie tyle siłami no, pracowników, co bardziej robotów albo właśnie zespołów takich, tak zwanych, tak, czyli tak, tak, czyli po prostu współpracy człowieka z maszyną, tak? I to jest właśnie ten przemysł 4.0. Znaczy hasło jest bardzo fajne, bardzo ciekawe, nośne. Od 10 lat funkcjonuje, natomiast no, jak spojrzymy tak na liczby, no, w Polsce ten przemysł 4.0 jeszcze jest na wczesnym etapie, że tak powiem. Natomiast no, żebyśmy kiedyś weszli na wyższy etap tego przemysłu 4.0, to jest no, nieuniknione, to jest kwestia czasu, nie pytanie czy, tylko kiedy wejdziemy na ten etap. To trzeba rozwijać właśnie kompetencje, bo ten przemysł 4.0 to są te innowacje, innowacyjne technologie, o których mówiłem, ale to są technologie, maszyny i tak dalej. Natomiast człowiek jest tutaj istotny i jeżeli chodzi o człowieka, to trzeba rozwijać kompetencje. Właśnie, a które teraz są najważniejsze? No bo wszystko się zmienia i tak naprawdę my też musimy się przystosować do tego, że teraz inne rzeczy są ważne niż były jeszcze parę lat temu. Co jest w takim razie teraz tym zawodem przyszłości i tymi kompetencjami, które naprawdę są w cenie, na które stawiają pracodawcy i które my jako pracownicy powinniśmy w sobie szlifować? Czym jest to tak zwane przebranżowienie, o którym się mówi coraz częściej też w wyniku pandemii? Jeżeli chodzi o kompetencje przyszłości, to jest to pojęcie no, nieostre i tak naprawdę no, nikt nie wie, krótko mówiąc. Jest bardzo dużo raportów na ten temat i chociażby taka liczba, czy liczby różne, bo one się bardzo od siebie różnią, które funkcjonują, ile zawodów, które obecnie są na rynku, znikną w wyniku właśnie zastosowania nowych technologii w produkcji, w usługach i tak dalej. My w naszym raporcie o kompetencjach 4.0, który w zeszłym roku wydaliśmy w Agencji Rozwoju Przemysłu, te badania porównujemy ze sobą i tam jest bardzo duże zróżnicowanie odpowiedzi. Jedni mówią, że w ciągu najbliższych 5 czy 10 lat powiedzmy zniknie na przykład 10% zawodów, inni, że w ciągu kilkunastu lat będzie to 30, 40 albo więcej procent, więc to też jest kwestia metodologii, natomiast same te liczby pokazują, że chcemy coś zbadać, ale jeszcze nie wiemy jak i nie znamy tej odpowiedzi tak naprawdę, tym bardziej, że no, rynek jest bardzo dynamiczny teraz. Natomiast odpowiadając na pytanie, co jest zawodem przyszłości tak naprawdę, no to gdyby zrobić taką sondę uliczną, to myślę, że większość ludzi powiedziałoby, że to jest informatyk, programista, tego typu. To jest oczywiste, to się nasuwa i to jest po części prawda, z tym, że nie jest to prawda taka w 100%. Ponieważ, jak mówiłem chociażby podczas panelu, zawody przyszłości to będą również zawody, które wydają się bardzo tradycyjne w tej chwili, na przykład zawody takie jak monterzy czy spawacze. Na polskim rynku i w ogóle w Europie, ale w Polsce mierzymy się z tym, brakuje spawaczy. Natomiast czy spawacze będą potrzebni w przyszłości, czy nie? Właśnie a propos zawodów przyszłości. No i jest taka branża jak morska energetyka wiatrowa, to jest jedna z branż, można takich przykładów mnożyć, ale w morskiej energetyce wiatrowej trzeba, no będziemy stawiać te wiatraki na turbiny wiatrowe, tak, w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku. Ich będzie bardzo dużo, no i trzeba je wyprodukować. Tutaj nie wystarczy sam programista, nie wystarczy sam informatyk, będzie trzeba... Tak, będzie trzeba oczywiście to wyprodukować w fabryce, a w fabryce będzie potrzebna stal, będą potrzebne maszyny
Oczywiście można tam zrobić tą fabrykę unowocześnić i wprowadzić właśnie ten przemysł 4.0, czyli właśnie robotyzację i tak dalej, ale też będą potrzebni ludzie, którzy będą obsługiwać te maszyny, ludzie również, którzy i właśnie ci spawacze, więc spawacz jest też, to zabrzmi paradoksalnie, ale obok informatyka, tak jak informatyk jest zawodem przyszłości, tak samo monter czy spawacz też jest zawodem przyszłości. I to nie mówimy tu o branżach jakichś schyłkowych, tylko właśnie jeszcze raz powtórzę, morska energetyka wiatrowa, która w Polsce będzie startować dopiero tak naprawdę za 5-6 lat, a będzie to biznes na dekady, czyli jest to ewidentnie branża przyszłościowa i ona będzie właśnie potrzebować też tych zawodów typu właśnie monter, spawacz i tak dalej. Więc to na pewno, więc musimy tutaj brać pod uwagę dwie strony monety, tak? Czyli te super nowoczesne zawody, ale i te tradycyjne, które znajdą zastosowanie w nowoczesnych branżach. I jeżeli rozmawiamy o takich zawodach przyszłości, jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. My w Agencji Rozwoju Przemysłu prowadzimy taki program Kadry dla Przemysłu. Ten program polega na tym, żeby znaleźć synergię pomiędzy trzema istotnymi elementami gospodarki. Czyli z jednej strony to jest biznes, przedsiębiorstwa, z drugiej strony to są uczelnie i w naszym przypadku akurat my jesteśmy Agencją Rozwoju Przemysłu, więc dla nas istotne są uczelnie branżowe, szkoły, uczelnie zawodowe po prostu. I współpracujemy, staramy się łączyć. Z jednej strony jako Agencja Rozwoju Przemysłu jesteśmy liderem tak grupy ARP i w tej grupie mamy około 70 spółek, w ponad 50 z nich jesteśmy udziałowcem większościowym, więc mamy ten biznes, czyli po prostu będąc udziałowcem albo akcjonariuszem większościowym mamy bezpośredni wpływ na te firmy. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o uczelnie zawodowe, to współpracujemy od kilku lat z taką organizacją KREPUS, to jest konferencja rektorów uczelni zawodowych, państwowych, publicznych uczelni zawodowych. I właśnie wczoraj i dziś jest też konferencja ARP pod tytułem Kadry przyszłości, kadry dla przemysłu. Tam też mieliśmy spotkanie właśnie w ramach tego KREPUS-u. I celem tych działań jest to, żeby połączyć biznes ze światem nauki. I jakie konkretne... Tak, i jakie konkretne formy tej współpracy są? Na przykład, no oczywiście tam staże, praktyki zawodowe to jest oczywiste, ale na przykład system kształcenia dualnego, czyli taki, nie absolwent jeszcze, ale student, tak? Student, czy to może być w technikum uczeń, który uczy się danego zawodu. Uczy się go nie tylko teoretycznie w szkole, ale ta szkoła współpracuje z określonym przedsiębiorcą i te zajęcia są i praktyczne, właśnie mogą być w firmie, w przedsiębiorstwie i na uczelni. A na uczelni, na program, który jest na uczelni czy w technikum ewentualnie, wpływ ma też firma, ponieważ są takie klasy patronackie na przykład, gdzie ten program jest opracowywany wspólnie właśnie z przedsiębiorstwem, czyli on nie jest teoretyczny, tylko jest właśnie praktyczny. I to potem dla tych absolwentów też może mieć korzyść taką, że jeżeli on uczył się już nie tylko na tej uczelni, ale również w przedsiębiorstwie, miał jakieś tam praktyki, staże i tak dalej, to potem ten pracodawca jest skłonny takiego pracownika zatrudnić, bo wie, że ten pracownik jest wykształcony dokładnie tak, jak on by potrzebował, więc to jest taka strategia win-win. Tak, ale też właśnie poruszył Pan inny temat w kwestii młodzieży, wspierania kompetencji. Ja ostatnio trafiłam przypadkiem na dane dotyczące nastolatków, którzy w 91% uważają, że nie mają żadnego talentu. Właśnie rozpoczęła się taka dyskusja, jak wspierać te kompetencje, jak pokazywać im, które talenty są ważne, które można wykorzystywać. To, o czym Pan powiedział, to z jednej strony jest i to szlifowanie właśnie talentu, ale także otwieranie im tej furtki do tego, żeby mogli od razu się przetestować i żeby trochę zminimalizować ten ewentualny stres, kiedy wejdą już na rynek pracy, bo będą przetestowani, będą wiedzieć, czy w tym się czują i czy to jest dobrze obrany kierunek. Więc tak naprawdę w szerszej perspektywie faktycznie ta idea jest świetna i dobrze, że są takie inicjatywy. No my ten program Kadry dla Przemysłu prowadzimy od kilku lat. No on jest jeszcze na wczesnym etapie, ale mamy zamiar go kontynuować i myślimy, że będzie przynosił efekty. Natomiast jak
wyłapywać te talenty, czy kierunkować młodych ludzi. Znaczy ja zgadzam się z tą diagnozą, bo też takie słyszałem od młodych ludzi, że... Znaczy ja nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, to jest trochę dziwne dla mnie, ponieważ młodzi ludzie bardzo interesują się właśnie nowymi technologiami, informatyką, chcą być programistami, informatykami i tak dalej, czyli tam, gdzie praktycznie no, pewność zatrudnienia jest bardzo wysoka naprawdę. A z drugiej strony właśnie jest takie narzekanie, że no, ja będę miał problem odnaleźć się na tym rynku pracy i tak dalej. Oczywiście nie wszyscy będą programistami i informatykami, natomiast to jest zjawisko, znaczy ja nie jestem tutaj ekspertem od tego, ale myślę, że bardzo ważne jest rozwinięcie doradztwa zawodowego w szkołach i to już nie tylko w szkołach średnich, ale gdzieś tak pod koniec powiedzmy, pod koniec szkoły podstawowej, ponieważ no, w szkole podstawowej w 8 klasie tak wybiera się jakąś szkołę średnią, która potem będzie rzutować też na, czy może mieć wpływ na obranie jakiejś ścieżki zawodowej, więc myślę, że to doradztwo zawodowe już no, oczywiście dostosowane do wieku i możliwości tych młodych ludzi powinno być już na tym etapie. No tutaj, to tak jak mówię, to nie nasza rola jako agencji, natomiast no, to szkoły powinny. Tak, dlatego faktycznie już nie rozwijając tego tematu, mogę tylko powiedzieć, że zgadzam się z Panem absolutnie, ponieważ faktycznie jako młodzi ludzie podejmujemy te decyzje, w którym kierunku powinniśmy się kształcić dalej i ten etap czasem jest niewystarczający. Jesteśmy jeszcze na tym niedojrzali, że tak naprawdę nie do końca wiemy, jaki kierunek studiów wybrać, czy nawet nie studiów, bo przecież nie każdy musi mieć wykształcenie wyższe. Potem idziemy do pracy i de facto tam czasem dowiadujemy się, że to wcale nie jest nasza bajka, że powinniśmy iść w innym kierunku, ale wtedy już jest zazwyczaj za późno. Mamy 5 lat tej edukacji na uczelni wyższej za sobą, inne zobowiązania, po prostu czasem nie ma tej możliwości, więc to jest na pewno też taki ważny punkt, nad którym warto się pochylić. Więc bardzo dziękuję Panu za ten głos i dziękuję Panu także za rozmowę. Choć Pan jeszcze chciał poruszyć chyba jeden istotny temat, który nam uciekł, ale bardzo proszę. Jedną rzecz tylko chciałem dodać, bo jakby nie dokończyłem trochę tej wypowiedzi o tych kompetencjach i o zawodach przyszłości. My oprócz tego programu, który prowadzimy Kadry dla Przemysłu, mamy też jako agencja takie różne oddziały terenowe. Jeden oddział nasz jest w Mielcu i tam właśnie z inicjatywy tego oddziału mieleckiego, jak również lokalnych szkół, między innymi zespołu szkół technicznych w Mielcu, jak również firm, biznesu, które prowadzą, funkcjonują w naszej strefie, specjalnej strefie ekonomicznej w Mielcu, powstała taka inicjatywa, żeby nowy zawód powstał, żeby nowy zawód został wpisany do rejestru i to jest zawód technik robotyk. W zeszłym roku, właśnie tak wiosną, kiedy już zaczęła szaleć pandemia, właśnie były same pesymistyczne wieści i tak dalej, my wyszliśmy z czymś optymistycznym, że patrząc, że pandemia się kiedyś skończy, natomiast kiedyś będzie trzeba te kompetencje mieć i zaproponowaliśmy, żeby taki zawód powstał i żeby szkoły mogły kształcić i jako pierwszy i uzyskaliśmy zgodę na to, czy na tego technika robotyka, jeszcze raz powiem, technik robotyk, tak się nazywa ten zawód i on był najpierw zapoczątkowany, pierwsze nabory były właśnie w tej szkole mieleckiej, technicznej, natomiast teraz już po całym pierwszym roku on jest oferowany też w innych. I technik robotyk no to jest właśnie człowiek, który będzie programował, potem obsługiwał, projektował pracę, właśnie automatyzację, robotyzację i tak dalej. Czyli to wszystko, co jest wymagane właśnie w tej nowoczesnej fabryce XXI wieku i w tym tak zwanym przemyśle 4.0, gospodarce 4.0 i tak dalej. Także takimi małymi krokami właśnie do tego wielkiego przemysłu 4.0 dążymy i to jako agencja staramy się robić. Także dziękuję, to chciałem tylko dodać jeszcze o tym. Dziękuję, w takim razie ja trzymam kciuki, żeby ta ścieżka na szczyty była z jak najmniejszymi perturbacjami, żeby była w miarę komfortowa i kiedy spotkamy się za rok, żeby Pan powiedzieć, że faktycznie te cele, które zostały wytyczone, udało się osiągnąć.